Cześć, mam na imię Tomek i chciałbym opowiedzieć Wam co nieco o liczbach, tak jak widzą je matematycy. Będzie to cykl takich mini wykładów, w każdym z nich opowiemy sobie o jednym, dwóch rodzajach liczb. Zaczniemy dziś od czegoś pozornie prostego, od liczb naturalnych. Zacznę prowokacyjnie. To nie jest liczba naturalna. Podobnie zresztą jak to, to, to i to też. Dlaczego nie? I skoro to nie są liczby naturalne, to czym one są? Liczby naturalne są dla nas wszystkich czymś, no właśnie, naturalnym. Jesteśmy z nimi obyci od najmłodszych lat. To od nich zaczyna się nasza edukacja matematyczna. Są tym, za pomocą czego liczymy obiekty. Palce, zabawki, cukierki. Ale gdybym zapytał, czym właściwie są liczby naturalne, czym jest na przykład 5? Nie 5 palców, ale 5 samo w sobie. Zacznijmy od tego, że to nie jest 5. To jest tylko cyfra arabska symbolizująca 5. No i oznaczenie używało się zresztą i używa także wielu innych symboli. Wszystkie one jedynie odnoszą się do pewnego matematycznego obiektu, ale nie są samym tym obiektem. To tak jak z symbolem gaśnicy przeciwpożarowej. On tylko oznacza gaśnicę, ale sam przecież gaśnicą nie jest. Czym w takim razie jest liczba 5 i pozostałe liczby naturalne? Nie są to obiekty fizyczne, jak wspomniana gaśnica. Liczby, podobnie zresztą jak wszystko inne w matematyce, są obiektami abstrakcyjnymi. Oznacza to, że z jednej strony istnieją one tylko w naszych głowach, w tym sensie są abstrakcyjne, a z drugiej strony są czymś na tyle precyzyjnym i konkretnym, że zasługują na miano obiektów. Liczby i inne obiekty matematyczne to takie abstrakcyjne konkrety. Nie ma to jak dobry oksymoron. Żeby lepiej wyjaśnić, czym dla matematyków są liczby naturalne i o co mi chodzi z tymi obiektami abstrakcyjnymi, posłużę się metaforą szachów. Tak jak to nie jest liczba 5, tak też to nie są szachy. To jest tylko zestaw do gry w szachy. Sama gra jest czymś abstrakcyjnym. Te fizyczne przedmioty tutaj, ta szachownica i bierki, no one tylko pomagają grać w tę grę. Niektórzy szachiści zresztą w ogóle ich nie potrzebują i grają całkowicie w głowie. Szachy to tylko pewien zbiór reguł, które mówią, co wolno, a czego nie wolno poszczególnym graczom. I teraz podobnie można patrzeć na liczby naturalne. Cyfra 5, jak zresztą wszystkie symbole matematyczne, to tylko narzędzia, to tylko taki zestaw do gry w matematykę. Bo sama matematyka to, podobnie jak szachy, pewien abstrakcyjny zbiór reguł. No dobrze, po tym przydługim wstępie wreszcie jesteśmy w stanie poprawnie zadać pytanie, czym dla matematyków są liczby naturalne. Już wiemy, że są pewnym zbiorem czy też zestawem reguł. Pytanie więc brzmi, takie poprawnie zadane, co to za reguły? Odpowiedzi na to pytanie, którą dziś uznaje się za klasyczną, udzielił 130 lat temu włoski matematyk Giuseppe Peano. Podał on listę 5 aksjomatów, czyli właśnie reguł gry w liczby naturalne. Brzmią one następująco. Po pierwsze, zbiór liczb naturalnych n zawiera element, który będziemy oznaczać grecką literą fi. Po drugie, dla każdej liczby naturalnej n istnieje dokładnie jedna liczba naturalna, zwana jej następnikiem i oznaczana s od n. Tak się czyta takie s, po którym jest n w nawiasie. Po trzecie, fi nie jest następnikiem żadnej liczby naturalnej. Po czwarte, różne liczby naturalne mają różne następniki. No i wreszcie po piąte, jest to tak zwany aksjomat indukcji, który jest nieco bardziej skomplikowany. Niech A będzie pewnym podzbiorem liczb naturalnych o następujących własnościach. Po pierwsze, A ma zawierać element fi. No i po drugie, jeżeli zbiór A zawiera jakąś liczbę naturalną, to ma zawierać także jej następnik. Aksjomat mówi, że wówczas A nie ma wyjścia, jak być całym zbiorem n. Aksjomaty te są dość niepozorne. No, może poza piątym. Nawiasem mówiąc, jak sugeruje jego nazwa, aksjomat indukcji, opiera się na nim pewna bardzo ważna metoda dowodzenia twierdzeń, zwana indukcją matematyczną.
ale nie będziemy się tym tutaj zajmować. Zamiast tego zobaczmy jeszcze, jak wyglądają te aksjomaty zapisane w języku symboli matematycznych. Nie chcę tu opowiadać, co te wszystkie symbole dokładnie znaczą. Można to zresztą odgadnąć samemu, porównując zapis symboliczny z zapisem słownym. Podpowiem tylko, że to odwrócone wielkie A czyta się jak dla każdego albo dla wszystkich, natomiast odwrócone wielkie E czyta się istnieje, przy czym stojący obok wykrzyknik wzmacnia to stwierdzenie do istnieje dokładnie jedno. Zauważmy, że nigdzie w tych aksjomatach nie ma mowy o żadnych cyfrach. No, może poza samymi numerami tych aksjomatów. W ogóle nie wyglądają one, jakby miały cokolwiek wspólnego z liczbami. Kluczową rolę odgrywają w nich dwa obiekty. Pewien szczególny element fi oraz pojęcie następnika, oznaczane przez s. Aby zrozumieć, w jaki sposób wyłaniają się z tych reguł znane nam liczby, przyjrzymy się dokładniej, co mówią poszczególne aksjomaty. Aksjomat pierwszy mówi po prostu, że zbiór n nie jest zbiorem pustym. Zawiera przynajmniej jeden element i jest to element zwany fi. Na razie nic więcej o tym elemencie nie wiemy. Drugi aksjomat mówi, że między elementami zbioru n istnieje pewien związek. Każdy element niejako wskazuje na jakiś inny element, zwany jego następnikiem. To wskazywanie następnika na rysunku jest symbolizowane za pomocą strzałeczek. Zwróćmy uwagę, że z każdego elementu musi wychodzić dokładnie jedna strzałeczka. Możliwe jest jednak, przynajmniej na razie, że kilka strzałeczek zbiega się w jednym elemencie, a także, że strzałeczki tworzą pętle. Trzeci aksjomat stwierdza, że fi nie jest niczyim następnikiem. Innymi słowy, nie może do niego wchodzić żadna strzałeczka. Czwarty aksjomat zarządza, że można być następnikiem tylko dla jednej liczby. Innymi słowy, w myśl tej reguły, strzałeczki nie mogą się spotykać. Jak widać, dokonuje to wielkiego spustoszenia na naszym obrazku. Na placu boju pozostają właściwie tylko dwa typy układów strzałek. Takie nieskończone łańcuchy oraz strzałeczkowe pętle. Piąty aksjomat wieńczy dzieło spustoszenia. Zasadniczo stwierdza on, że wychodząc z elementu fi i poruszając się wyłącznie po strzałeczkach, w końcu dojdziemy do każdej liczby naturalnej. A zatem fi jest początkiem takiego nieskończonego łańcucha strzałeczek, a poza tym łańcuchem nie ma w naszym zbiorze już nic więcej. Żadnych innych łańcuchów i żadnych pętelek. Okazuje się więc, że pięć niepozornych aksjomatów Peana koduje w sobie strukturę zbioru liczb naturalnych jako nieskończonego łańcucha kolejnych następników elementu fi. Posługiwanie się symbolami fi i s nie jest jednak zbyt wygodne, bo szybko pojawiają się następniki, następnika, następnika, następnika itd., itd. W związku z tym warto w tym momencie, dopiero w tym momencie, wprowadzić jakieś inne etykietki dla poszczególnych elementów. Najlepiej takie, do których jesteśmy historycznie przyzwyczajeni. No wreszcie, stare dobre cyfry arabskie i dziesiętny system pozycyjny. Mała dygresja. Jak widać, uznaję tutaj 0 za liczbę naturalną. Tak po prostu będzie mi wygodniej. No i skoro cała seria tych mini wykładów nazywa się Zacznijmy od zera, no to sami rozumiecie. Niemniej jednak, jeśli z jakiegoś powodu nie chcemy wliczać zera w poczet liczb naturalnych, to możemy umówić się na inne etykietki kolejnych elementów łańcucha. Na przykład takie, które zaczynają się od cyfry 1. Powtórzmy. Przynależność zera do zbioru liczb naturalnych to tylko kwestia umowy i wygody. Dla mnie wygodniej będzie przyjąć, że 0 jest liczbą naturalną. Ok. Z aksjomatów Peana wyłoniło nam się coś, co faktycznie wygląda jak liczby naturalne. Ale czegoś tu wciąż brakuje. Żeby można było mówić o arytmetyce, przydałyby się w końcu działania arytmetyczne. Co to za gra w liczby naturalne, w której nie ma nic na temat dodawania i mnożenia? Z jakich reguł wynika na przykład, że 2 plus 2 równa się 4? Żeby nadać sens symbolom plus i razy, trzeba poszerzyć nasz zestaw pięciu reguł o 4 dalsze aksjomaty. 2 dla dodawania i 2 dla mnożenia. Oto one.
Aksjomat D1 dla dowolnej liczby naturalnej n, n plus 0 ma być równe n. Aksjomat dodawania 2 dla dowolnych liczb naturalnych n, m, n dodać następnik m ma być tym samym, co następnik sumy n dodać m. I dwa aksjomaty mnożenia. Po pierwsze, dla dowolnego n, n razy 0 ma dawać 0. Aksjomat mnożenia numer 2. Dla dowolnych liczb naturalnych n, m, iloczyn n z następnikiem m ma być równy iloczynowi n i m dodać n. Trudniej to przeczytać na głos niż zrozumieć. Jak widać, nowe reguły też są dość niepozorne. D1 i M1 definiują po prostu, jak działa dodawanie zera i jak działa mnożenie przez zero. Z kolei D2 i M2 określają, jak się mają dodawanie i mnożenie do operacji brania następnika. Okazuje się, że to już wystarczy, żeby otrzymać całą arytmetykę. Zobaczmy na przykład, jak z naszych aksjomatów wynika, że 2 dodać 2 to 4. To będzie formalny dowód. Przypomnijmy sobie, że symbol 2 oznaczał następnik następnika zera. W związku z tym możemy zastąpić drugą dwójkę przez s od zera. Używam tu już symbolu zera, a nie fi, żeby dodatkowo nie zaciemniać. Skorzystajmy teraz z aksjomatu D2, który pozwala rozciągnąć operację brania następnika na całą sumę. Gdy zrobimy to ponownie, otrzymujemy następnik następnika sumy dwójki i zera. Ale wiemy, ile wynosi 2 dodać 0. Mówi nam o tym aksjomat D1. Otrzymujemy więc w wyniku następnik następnika dwójki, czyli następnik trójki, czyli czwórkę. Koniec dowodu. Kto by pomyślał, że trzeba się tak napracować, żeby ściśle udowodnić coś tak wręcz przysłowiowo prostego, jak 2, 2 to 4. A to jeszcze nic. Wiecie, jak wygląda rygorystyczny dowód, że mnożenie jest przemienne? Po co w ogóle matematycy to robią? Po co dzielą włos na czworo, dowodząc oczywistych rzeczy? Otóż chodzi o problematyczne słowo oczywiste. Weźmy takie pojęcie zbioru. Jest ono intuicyjnie jasne. Nie trzeba w nim specjalnie nic wyjaśniać. Gdy mówiłem o zbiorze liczb naturalnych, skupiałem się raczej na naturze samych liczb, a nie na tym, że tworzą one faktycznie zbiór. Przecież wszystko może tworzyć zbiór. To oczywiste. No właśnie nie. Pod koniec XIX wieku, a więc w czasach Peana, matematycy ze zdumieniem zauważyli, że pozornie niewinne i oczywiste pojęcie zbioru generuje sprzeczności. Najdobitniej sformułował to zacytowany na początku Bertrand Russell, który w 1901 roku wykazał, że nie da się sensownie mówić o zbiorze wszystkich zbiorów. Okazało się więc, że jest coś, co nie tworzy zbioru. Same zbiory. Była to dla matematyków bardzo ważna lekcja. Nawet niewinne, pozornie oczywiste pojęcia mogą eksplodować, jeśli nie zachowa się ostrożności. Dlatego właśnie obiekty matematyczne definiuje się obecnie za pomocą zestawów aksjomatów, ścisłych reguł gry. Nawet pojęcie zbioru, w szkole niedefiniowane i nazywane pierwotnym, ma swój zestaw reguł. Najczęściej podaje się w tym kontekście tak zwane aksjomaty Cermela-Frenkla. Ale to już temat na inną opowieść. Dowiedzieliśmy się dzisiaj, jak matematycy patrzą na coś tak elementarnego, jak liczby naturalne. Musiałem w tym celu zahaczyć o filozofię matematyki. Obiekty matematyczne to abstrakcyjne konkrety. Choć można powiedzieć, że istnieją tylko w naszych głowach, to jednocześnie mają ściśle określone własności, które można badać, pomagając sobie w tym celu symbolami. To trochę tak jak z szachami. Sama gra jest abstrakcyjnym zestawem reguł, ale wygodnie gra się w nią za pomocą szachownicy i bierek. Na obiekty matematyczne również można patrzeć jak na zestawy reguł. Omówiliśmy sobie reguły gry w liczby naturalne, zwane aksjomatami Peana. Po dołączeniu do nich dalszych czterech reguł definiujących dodawanie i mnożenie, otrzymaliśmy już wszystko, co potrzebne do odtworzenia całej arytmetyki. W tym na przykład stwierdzenia, że 2 plus 2 równa się 4. W kolejnym odcinku zobaczymy, jak na bazie liczb naturalnych skonstruować liczby całkowite i wymierne. No i po co w ogóle to robić?